Po prezentacji tegorocznych laureatów Nagrody Powiatowe Dęby przyszła pora na podziękowania. Za 4-letnią współpracę z samorządem powiatu skarżyskiego wśród wyróżnionych, do których słowa podziękowania kierowali przewodniczący Rady Powiatu Ireneusz Syryjczyk i starosta skarżyski Jerzy Żmijewski, znaleźli się radni powiatowi trzeciej kadencji, parlamentarzyści, władze województwa i gmin powiatu skarżyskiego, dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu oraz skarżyskie media. Chciałbym im podziękować, mieszkańcom powiatu skarżyskiego, za to, że żywo uczestniczyli w pracach samorządu w tej trzeciej kadencji. Chciałbym ich przeprosić za to, że inwestycje, które wykonujemy, utrudniały przez pewien czas, ale tak to by życie. A tak to bywa, że żeby było ładnie i porządnie, czasami musi być troszkę na początku bałaganu. Ale myślę, że mieszkańcy ze zrozumieniem zechcieli podejść do tych utrudnień, które w tym czasie były. Radni mają wiedzę, co zrobiono, ale mają i wielką świadomość tego, czego jeszcze nie zrobiono, co przed nami. A przed nami ogrom pracy jeszcze do wykonania i ogrom odpowiedzialności przed już nową radą, która będzie podejmowała te trudne decyzje, niełatwe, dotyczące i infrastruktury, ale dotyczące i służby zdrowia, jak słyszeliśmy
zapowiadane są dosyć rewolucyjne zmiany w tym zakresie. Chciałbym również podziękować radnym. To bardzo merytoryczna rada. Kierowanie merytoryczną radą i indywidualnościami jest rzeczą czasami trudną, ale sprawia to wiele, wiele przyjemności. Chciałbym radnym podziękować za dziesiątki, setki godzin pracy tej, której nie widać, bo to, co się dzieje na sesji, to już jest tylko konsekwencją wielu, wielu godzin pracy w komisjach, spotkaniach konwentu, spotkaniach w klubach. I wymaga to wiele, wiele pracy i zaangażowania. I za to im bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Tekst Małgorzata Nosowicz, czytała Izabela Szwagierek, zdjęcia i montaż Robert Mach.